Cześć, dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zagrać Whisky w akustycznej, spokojnej wersji. Otóż zacznijmy od samych akordów. Jest to G-dur, C-dur, ale z tak zwaną noną, czyli dwa palce od G-dura nam zostają i tylko na basowych strunach przerzucamy tak naprawdę ten sam układ palców na struny na górze, struny wyższe te. Właściwie to prawa ręka robi tutaj największą robotę, bo w momencie, kiedy akcentujemy prawą ręką, wydobywamy tak jakby brzmienie z tej piosenki, tak? Możemy to zagrać ogniskowo. A możemy też zagrać spokojnie, akcentując właśnie te wiolinowe partie strun. I brzmi to zupełnie inaczej. Następnym akordem jest D-dur. Tutaj jeszcze w takiej wariacji na pierwszej strunie E. Naszym palcem środkowym. Dokładając małego na trzeci próg. Potem na strunie A wchodzimy z powrotem do akordu C-dur i schodzimy do A-molu na D-dur. C to jest takie G łamane przez H, bo opierane na H dźwięku, G-dur, do A-molu septymowego, tak? Tutaj struna G jest pusta, na D i znowu do G-dura, czyli mamy to. To są takie warianty, które uszlachetniają troszkę ten utwór, bo często w śpiewnikach są zapisane akordy C-dur, A-mol, D-dur, C-dur, A-mol, D-dur, G-dur, C-dur, tak? A w momencie, kiedy my na ten C-dur wejdziemy sobie poprzez A, H, C, H, A, D, C, H, A, D, brzmi to zupełnie inaczej. Bridge w Whisky to jest dokładnie, właściwie ja go tak gram, dokładnie taki sam zabieg jak we wzrodce, czyli te palce serdeczny i mały stoją ciągle na trzecim progu na dwóch pierwszych strunach echa. Natomiast wskazujący i środkowy palec przychodzą nam tutaj na stronie D, na strunie D na dźwięk F, F, A. I przelatują właściwie w tym samym układzie ze strun tych środkowych, wyższe, na tej najniższe, czyli i oczywiście melodyjka. Można jeszcze się pokusić o to wszystko się dzieje w obrębie trzech progów, z czego wykorzystujemy te dwa. Na strunie D trzeci, drugi pusty, na strunie A, trzeci, drugi pusty i na strunie E, trzeci.
końcówka. Jak urytmizować refren ostatni, właściwie refren, ostatnią zwrotkę whisky. To jest nasza poduszka w ręce, którą możemy użyć do tłumienia bardzo fajnie strun, czyli... Nawet w momencie wydobycia tego dźwięku, jeżeli przytłumimy lekko tą strunę naszą częścią dłoni tutaj, tą poduszkową miękką, to zmienia ona zupełnie charakter swojego brzmienia. Nie mamy... Tylko jest to... Tak, a pamiętamy, że w takich piosenkach na 4/4 najważniejsze jest raz i trzy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Więc na ten moment możemy mocniej uderzyć tą gitarę właśnie razem z tą poduszką naszą, czyli tą częścią dłoni, delikatnie tutaj za mostkiem w tą twardą część strun, tak, bo one są tutaj bardziej twarde, tutaj się rozmiękczają, bo są na środku długości, a im bliżej tutaj krańców, tym są bardziej twardsze, więc... To jest idealne miejsce, żeby stuknąć tą gitarę, ewentualnie można też w całe pudło. Tak, czyli rozplanowanie utworu, nieważne czy na ognisku, czy na występie, rozplanowanie utworu pod względem kontrastów rytmicznych, dynamicznych. Możemy zagrać delikatnie, a nawet możemy ogniskowo. Jeszcze ważny trik przy whisky. Zauważcie, że ja na przykład nie gram tego G tutaj, które jest jako trzeci akord, nie uderzam tych basowych strun na raz, przez co ten akcent jest cofnięty, tak? Czyli nie ma tom, ta ta tum, 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 nie ma ciągle tum ta ta, tylko tum, ta ta tum, ta ta, ta 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 tum, ta ta tum, ta ta tum, ta ta, ta 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 tum, ta ta, tak tum, ta ta tum, ta ta, ta ta tum, ta ta. Nie ma po prostu tego trzeciego tum. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam Was do pełnej wersji whisky w moim wykonaniu na nasz kanał. Pozdrawiam.